Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Co tym razem? Jak zwykle zaraz po intro. Przemysławie, co tam tym razem? Tym razem coś słyszałam właśnie. Czyli bez reklam dla Ciebie. A przy czyli okazji, dla Ciebie lepiej. Tak, a przy okazji, jeżeli masz ochotę, to wbij sobie w opis. Tam jest tamta marka, która za chwilę będzie zaprezentowana, coś dla Was przygotowała. A wszystko znajdziecie w opisie. A my zaczynamy. Dzisiaj będzie czerwono. 93. 93. 0,93. Jak się to nazywa? Raspberry Day. Uhuhu. Zobaczmy. O kurde, ładny. Taki soczysta czerwień. Lekko jak... Nie idzie pomarańczy. Taki koral mega soczysty. Zobaczymy. Bycie wzornik. Informacyjnie od razu na początku, Edyta. 6 ml, tak? Czy nie? Fajny, kremowy. Ja takie konsystencje lubię akurat. W me gusta trafił. Pędzelek też jest zacny. 6 ml, tak? Potwierdzam. Bo jest tutaj napisane. Tak? Ja szukam właśnie. Zaraz przy tej tam... Zaraz Ci pokażę gdzie. I no, dwie by jedna warstwa starczyła. Tak, 6 ml, dokładnie. No nie, jest prześwit. Dwie warstwy i na paznokciu miodzio. Nie wiem, kiedy jest czynny, ważny. Można używać. Ale konsystencja jest bardzo ciekawa. A ja zapach? Delikatny bardzo. 0,93 już za nami, a przed nami 0,95, moja droga. Proszę bardzo. Hot Red. Lubię, to już mi się nazwa podoba. Tak? Mhm. Ciekaw jestem, czy Ci kolejna nazwa spodoba. No ładny ten kolor, ładny. Ale tak, mam do Ciebie pytanie, ale takie serio szczerze. Ja to z czerwieniami uwielbiam. Tak, no uwielbiam czerwienie. Czy była jakaś kiedykolwiek brzydka czerwień dla Ciebie? No właśnie. A jest taka? Istnieje taka? Brzydka czerwień? Chyba ktoś ją tak nazwał, jak na początku ktoś nazwał. No też, fajne krycie. Też mocno naciskam. Jest spoko. Znaczy też mam dość sporo produktu, więc wiadomo, że przy dwóch warstwach będzie super krycie. Jest podobne do tej z lewej czerwieni, tylko jest bardziej przygaszony jakby. To teraz będziesz miała zamiast Hot Red, będziesz miała Red Eye. Czekaj, ale jeszcze poprawiasz coś. Spoziomować. Okej. Okay. O, teraz. Dobra. Jak? Red Eye? Red Eye. O kurde. Red ciekawe. Eye. 96? Nie, 0,96. Tak. Widzieliście? Ładny, o kurde, taka soczysta, karminowa, trochę w ognistą czerwień wchodząca czerwień. O! Ale się dzisiaj wyżyje. O matko! Kąpiel oczu, tak? Oczu kąpiel? No. No, czyli jest ciemniejsza od reszty. Lekki prześwit jest. Myślę, że długa warstwa wszystko załatwi. Czyli jak już pachnie? Położę bez utwardzania, tak jakby długą warstwę. No bardzo delikatnie właśnie. Delikatnie. Ale soczysty, zobacz w drugiej warstwie. Trzy kolory już za nami. I w tym miejscu zawsze co wlatuje? No już chyba wszyscy wiedzą. Informacja o słupkach. Jak masz słupka, to jesteś spoko! Czyli ty jesteś spoko? To kto? Edyta? Może być Edyta, Kinga i Marta. No tak. Ja mam numer 97 dla ciebie, nazywa się Sherry. Sherry Lady. Wszystkie są czerwienie? W sensie nie Lady. No nie wszystkie Edyta. 097. Ale trochę czerwieni jest. To która będzie najładniejsza? O matko, nie wiem. Nie wiem. Ale bym miała ciężki orzech do zgryzienia, którą sobie na paznokciach położyć. No, tak fajnie kremowo się tutaj maluje. Krycie w porządku. Trochę jest prześwit. Druga warstwa trzeba będzie nałożyć na paznokciu. Źle powiedziałam. Drugą warstwę trzeba będzie nałożyć na paznokciu. Ja położę jedną grubszą, tak? Bo to jest tips, więc tutaj... No, jeszcze w dodatku przeźroczysty. Pomogę. Kolejny numer to My Heart.
098. Ale fajny kolor. O kurde, me gusta jak nic. Taki nieoczywisty, ja lubię taki. Nie to brąz, nie to róż, nie to... Malina też nie, coś róż, brąz. O kurde, no. Lubię takie kolory, których... Patrzysz na niego i tak od razu nie powiesz, co to za kolor. Bo nie wiesz. Bo jest mieszaninką różnych kolorów. Mieszaninką powiedziałam, czy mieszanką? Mieszaninką. Mieszanką. Coś jak mieszanka studencka? Mieszaninka studencka. Taki, teraz widzę taki w pomarańcz? Nie, w pomarańcz nie. Kurde, wiecie co? Nie wiem, co to za kolor. Ale podoba mi się. Dwie warstwy na paznokciu. Ja teraz położę jedną grubszą, żeby było widać fajnie kolor. Kurde, no, ładny. Nosiłabym. 099 in love też byś nosiła? Widzę, że to będzie czerwień. No pewnie, że tak. O matko z córką. Ja cię kręcę. Ale żaruwa czerwień. Zero pomarańczego odcienia. Żaruwiasty czerwień, czerwień 100% czerwoności. O kurde. Faworyt. Faworyt. Halo, proszę zapisywać. Faworyt. A jakie krycie. O Jesus Christ. To jest najpiękniejsza, najpiękniejsza czerwień, jaką w życiu chyba widziałam. Przemek, nosiłbyś w stópkach, co nie? No nie. To jest akurat twoja stópkowa. No raczej nie. Zapisz mi, daj mi ją z boku gdzieś, please. Odłożona, ale teraz ważniejsze są łapki, bo jest połowa ryta. Ale na pewno odłożyłeś. No tak. Ale na pewno odłożyłeś tak, żebym wiedziała, że to ta? Nie wiem. 9-9, że dobrze pamiętała. No, Edyta, nie patrzyłaś na mnie, nie bawiłeś tak. Dawaj kolor. A jaki byś chciała? O, daj kolora! O, proszę bardzo. O, patrzcie, na równo. Glamour. Co pani powiedziała? Jesus Christ, to mój wzornik. Tego się nie spodziewałem po tym kolorze, a ty? Ja też nie. Dawaj nam wzornik. No jest prześwit, ale kolor jest zacny. O matko. To by było fajne na czerni albo na czerwieni ciemnej. O, ale pięknie, ale drobinki są cudowne. Robimy drugą warstwę szybko. No popatrz, no na czarnym tle całkowicie co innego, tak? No, ładnie, ładnie. Więc mówię, albo na czarny, albo na czerwony, nie, na bordo, czerwony będzie za jasny. Albo na jakieś ciemne bordo, jako taka warstwa, wiecie, żeby po prostu upstrokacić, lekko rozświetlić kolor bordo, czerń, brąz, ciemny, no. Dawaj drugą warstwę. No i teraz, o matko, ale piękny, o matko, ale piękny, ale mi się podoba. Mam ochotę go tam od spodu na czarno pomalować, żeby było widać ten efekt. Ale cudny, o matko. Ciekaw jestem, czy kolejny 101 podoba. Też był taki cudny, nazywa się... Czekaj, patrzę jeszcze. Ej, a jak się nazywa ten kolejny, Edyta? Ale fajny. Ten się nazywał Glamour. Jeszcze raz. Następny jest Deep Red, czyli głęboki czerwony. To będzie tak. Na Deep Red położymy glamour, mówię wam. No, to takie bordo, ale takie rzeczywiście deep. Brąz lekko wpadający chyba nawet. Zobaczymy zaraz na wzorniku. No, we fiolet. Wpadające bordowe fiolet. Lekki prześwit jest, sugeruje dwie warstwy położyć, no bo to też przeźroczysty wzornik, no nie ukrywajmy, no na przeźroczystym rzadko kiedy kładziemy, tak? Kolory, zazwyczaj to jest albo paznokieć, albo po prostu jakiś cover, albo żel. O, dwie warstwy i jest gites. A teraz coś, co osoby, które lubią wino, powinny lubić ten kolor. Red wine. Red wine? Coś mi to mówi. 102 w każdym razie. Tak, to jest to.
zaraz wam pokażę, bo to jest ten odcień. Coś jak... Jeszcze nie to, tylko... Wasko ma taki podobny kolor do tego, co teraz zobaczysz, tylko lekko jaśniejsze. Ma jaśniejsze odcienie tego koloru, które mi się osobiście mega podobają. A tutaj jest taka wersja mega soczysta. O. Ciekawy kolor, mega mi się podoba. Sugeruję dwie warstwy na paznokciu. Ja położę jedną grubszą, tak, żeby już nie marnować czasu, bo chcę już następny zobaczyć kolor. A kolejny to jest słodkie serce, Dytko. Czekaj, się znowu zapatrzę. Ja ci już położę, bo widzisz tam. Tak, patrzyłam na tamten. Sweetheart. Sweetheart, czyli sweetheart. Kochanie, jakieś, jak to jest sweetheart? Co znaczy? Nie wiem, dosłownie słodkie serce. Tak może orzeszku, ponczusiu, desprawusiu. O, to jest ten kolor. To jest ten rzeczywiście kolor, co... No. Pamiętacie, znaczy, dobra, nie wszyscy z was byli na live'ie z Wasko, ale był tam taki na live'ie kolor, że po prostu sikałam, nie, na niego. I to jest, nie wiem, czy to ten był kolor, albo bardzo podobny do niego. Czekaj, co robiłaś? Sikałam. Co to oznacza? Wiecie, jak ty tak się mega jarasz, nie, to tak mówisz. Jest takie powiedzenie, albo po prostu tak ludzie mówią. Z tej strony cię nie znałem. Ten delikatny prześwit, zaraz rzucimy drugą warstwę na mokro. Nie no, na paznokciu dwie warstwy, wiadomo. Ja sobie po prostu grubiej położę. Chciałem zorientować się, bo wyjątkowo przygląda, bo, no, bo się to są moje gusta, podoba, nie? Bo się mu przygląda, że tam... jak ja to widzę w twoich oczach, to chyba już widzę, że człowiek na zakupy, ale no, okej. Chyba wiedzieli, po prostu się wpasowali w me gusta, nie wiem, czy to będą gusta widzów, 106. Ale me tak. 106 i hypnotic. Nie no, wariuję. Ale piękny. Ostatni to będzie twój kolor, Edyta, mówię ci, to będzie twój kolor. Ten też mi się mega ostatni podoba. Ostatni to będzie twój kolor, mówię ci, Edyta. Jezus Maria, a ja sobie muszę paznokcie zrobić, znowu będzie ten dylemat życiowy, który sobie kolor zrobić, matko kochana. Patrz, jak on jest piękny, nie? No. Ale ci mówię, Edyta, ten ostatni będzie twój kolor. Na pewno? No na pewno będzie twój kolor. Co? Jakiś brokatowy, a jakie krycie, no ten ma fajne krycie, ten ma fajne, no. Mówię ci, to będzie twój kolor. Serio. Pędzelki też są spoko. Mięciutkie, nie skrobią. Tylko delikatnie nakładają. Numer 107. Jak się nazywa? My Color. Aha. A! On był chyba na live'ie. I pamiętam, że mi się mega chyba podobał. Tak? Chyba tak. Tak, to jest ten kolor! Tak. Co ci się I właśnie te odcienie. Podoba? No właśnie, że to ni to róż, ni to... Kurde, ni to róż, ni to... Taki nieoczywisty, brudny róż. Ciemny. No te odcienie tutaj, no mi się to mega podoba. Ja takie lubię. Raz miałam na paznokciach i po prostu tak się dobrze czułam w tym kolorze. Bo ten bardziej w róż wpada. Tu jest fiolet, tu powiedzmy tam w brąz, czerwień, a ten w róż. A jakie krycie. No i te konsystencje zdecydowanie, te dwie ostatnie mega mi pasują. Lubię, bardzo lubię. Jedna taka cieńsza warstwa. No me gusta jak nic, cały wzornik praktycznie. Dajemy top i będzie prezentacja. To wszystko w tym odcinku. Przypominam o ważnych informacjach w opisie filmiku. Jeżeli któryś z tych kolorów ci się podobał, a chciałabyś je kupić w lepszej cenie, zerknij do opisu filmiku. A ja się z tobą żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Stop, jeszcze 4 mega ważne informacje. W
tym miejscu możesz zasubskrybować mój kanał Edyta Kruczak. Tutaj możesz dać suba kanałowi Kulo. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę, możesz ją zassać wręcz bez wychodzenia z domu. A tutaj pooglądasz ostatnio wypuszczone przez kanał Kulo materiały. Kliknij teraz.